Handel, handel, handel. To słowo pojawia się w moich komentarzach bardzo, ale to bardzo często, gdyż wielu z was pyta: Kinetyk, kiedy wreszcie nowy odcinek z zarabiania? Kinetyk, kiedy nowe metody handlu na twoim kanale? A ja odpowiadam. Dzisiaj. Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, materiale z zarabiania i materiale, w którym chciałbym wam pokazać trochę niecodzienne podejście do tego tematu i coś, o czym mało kto mówi, kto robi filmy z zarabiania, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Na samym początku przypominam jedynie, że moje filmy z handlu są cykliczne, a więc jeżeli przegapicie jakieś odcinki, to później możecie mieć problem z tym, żeby nadrobić. Dodatkowo subskrybenci mają najlepiej, ponieważ najszybciej widzą dany odcinek i najszybciej wiedzą, co trzeba robić. Więc zapraszam bardzo serdecznie ciebie już teraz do zasubskrybowania mojego kanału, gdyż właśnie nie pominiesz dzięki temu żadnego odcinka z zarabiania i po prostu będziesz szczęśliwszym i bogatszym człowiekiem. Ale do rzeczy. Przygotowując się do tego odcinka, myśląc sobie, hej, fajnie byłoby wrzucić jednak ten odcinek z zarabiania, w mojej głowie pojawił się wielki napis Black Friday, czyli oczywiście Czarny Piątek. To jest teraz impreza, na której zarobić można najwięcej. To jest wydarzenie w FIFA, na którym zawsze jest crash market i zawsze, jeżeli się odpowiednio zainwestuje, to można z tego wyjść naprawdę, naprawdę sporo na plus. W tym momencie na ekranie widzicie kalendarz, o ile nie zapomniałem go dodać w postprodukcji, na którym jasno zaznaczony jest, że Black Friday w tym roku przypada na 23 listopada. Co w związku z tym? W związku z tym większość ludzi będzie myślało, żeby tego 23 listopada wreszcie kupować te karty, no bo wtedy będą najtańsze, bo stwierdzą, że wszyscy będą je sprzedawać, żeby kupować paczki, wszyscy będą kupować paczki, będzie dużo kart na rynku, bla, 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 bla. Generalnie doświadczenie z nas nauczyło, że wcale tak nie jest. Ci youtuberzy, którzy wam mówią, że tak, wtedy właśnie będzie największy crash market, najczęściej w poprzednich latach się mylili. Ja osobiście zawsze uznawałem ten przed-crash market, czyli ten hype'owy crash market, że tak to nazwę, za większy i w poprzednich latach inwestowałem tak, że najwięcej mi się po prostu zwracało i dawałem radę trafiać w te momenty, te dołki tak naprawdę rynku transferowego, przez co zarabiałem najwięcej. Osobiście na ten moment uważam, że największy crash market będzie tak 18-19 listopada po Food Champions, kiedy to ludzie z nadzieją będą sprzedawali swoje karty z myślą, że właśnie w ciągu następnych dni odkupią je taniej. No będzie to głupia nadzieja, ale jakaś tam będzie. Ja oczywiście zakładam, że oni właśnie nie zarobią, że ten crash market będzie wtedy największy, więc sprzedadzą swoje karty w momencie, kiedy ich cena będzie najniższa. Natomiast będę to wszystko analizował i na bieżąco podrzucał wam informacje na grupie Załoga Kinetyka na Facebooku oraz na moim fanpage'u na Facebooku, więc do obu tych social mediów linki macie w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie, żeby dołączyć do grupy, żeby polajkować fanpage'a, gdyż wtedy będziecie mieli pewność, że nie ominą was żadne informacje związane z zarabianiem na Black Friday. I większość z was pewnie spyta, hej, no to kiedy sprzedawać swoje składy? Ogólnie teraz zaczną się pojawiać filmy takie jak ten, czyli zaczną pojawiać się youtuberzy, którzy będą was informować o tym, żeby sprzedać jak najszybciej. Ja jestem pierwszy i mówię wam, sprzedajcie jak najszybciej, czyli sprzedajcie prawdopodobnie dzisiaj, jutro, tak żeby zarobić na tych kartach jak najwięcej, ponieważ prawdopodobnie w najbliższych tygodniach ceny będą stosunkowo cały czas troszeczkę spadać, myślę, że będzie to spadek liniowy. I później tak, żeby osiągnąć ten kryzys 23-24 listopada. I prawdopodobnie, gdyby nie nowe moje podejście do FIFA, to tak bym właśnie zrobił i tak bym właśnie zainwestował. Ale tak nie zrobię. Dlaczego? Otóż ja mam teraz trochę inne podejście, z którym część z was może się zgodzić i zrobić tak jak ja, a część z was może zrobić tak jak proponowałem przed chwilą, bo to też jest dobry sposób. Osobiście na FIFA 19 mam trochę więcej czasu niż na FIFA 18. Dlaczego? Ponieważ rok temu miałem matury, rok temu musiałem się trochę więcej uczyć, musiałem się uczyć z dnia na dzień do szkoły, no teraz jestem na studiach i mogę sobie tą naukę trochę układać pod siebie, co nie ukrywam, jest bardzo wygodne i co przekłada się na fakt, że mogę sobie pograć Food Champions wreszcie, mogę sobie pograć Division Rivals, a gra, którą jest FIFA 19, naprawdę wynagradza graczy, którzy sporo w nią grają. Przykład? Załóżmy, że przeciętny gracz ma w tym momencie skład o wartości około 800 tysięcy coinsów. Na Black Friday przykładowo zakładam według moich obliczeń, że odkupiłby ten sam skład za około 500 000. Tutaj groszowe sprawy, jakim są podatki EA i tak dalej, mogłyby obniżyć trochę kwotę zarobku, ale oszacujmy, że kwota zarobku w tym momencie wynosi 300 tysięcy coinsów. Co się dzieje jednak z tym graczem? Sprzedając teraz cały skład i kupując jakiś tani za 10-20 tysięcy do pogrania przez te 3 tygodnie, będzie osiągał gorsze wyniki w Food Champions czy w Division Rivals.
Jakie, moim zdaniem, przeciętny gracz tym swoim składem osiąga wyniki czy w FUT Champions, czy w Division Rivals? Otóż założyłem, że przeciętny gracz wbija Golda 3, czyli inkasuje tygodniowo 30 tysięcy i 2 megapaczki, czyli łącznie uważam, że inkasuje tygodniowo około 60 tysięcy coinsów. Liczę te megapaczki, zwrot z nich po właśnie 15 tysięcy za jedną, czyli praktycznie połowa tego, ile ta paczka kosztuje. Wydaje mi się, że to jest ok, czyli 60 tysięcy coinsów za FUT Champions oraz jakieś 50 tysięcy za Division Rivals. Oczywiście te nagrody mogą być większe, też nie wiem, jak to jest w tych niższych ligach, ale załóżmy dla przykładu, że jest to łącznie 110 tysięcy tygodniowo, czyli suma za 3 tygodnie. Od teraz do Black Friday to jest, słuchajcie, 330 tysięcy coinsów. Wniosek: 30 tysięcy coinsów więcej niż za inwestycje, ale oczywiście tutaj też musicie inwestować swój czas, bo musicie grać to FUT Champions, musicie grać Division Rivals, więc to nie jest tak, że moja opcja się bardziej opłaca. To jest tak, że moja opcja opłaca się dla graczy, którzy chcą poprawiać swoje umiejętności w FIFA, zależy im na coraz to lepszych wynikach, zależy im, żeby grać w tą grę, i to jest właśnie opcja, którą ja preferuję, ponieważ ja w tym momencie za FUT Champions zarabiam około 100, no trochę może czasami mi się zdarza, w sensie często mi się zdarza powyżej tych 100 tysięcy tygodniowo, ale załóżmy, że średnio to jest 100 tysięcy tygodniowo plus około 70 tysięcy za Division Rivals. To jest ranga pierwsza w trzeciej lidze. Ja tak się błąkam między trzecią a drugą ligą, więc załóżmy, że ta ranga pierwsza w trzeciej lidze to też jest uśredniony mój wynik, 70 tysięcy, co mi daje 170 tysięcy tygodniowo, a w stosunku 3 tygodni jest to 510 tysięcy, czyli około 500 000. Ja mam skład warty 2,5 miliona, zakładam, że mógłbym go odkupić właśnie za jakieś 1 800 000, 2 miliony, czyli jak widzicie, tamte inwestycje sprawiły, że może miałbym te 100 tysięcy więcej, ale grałbym jakimś słabym składem po 20-30 tysięcy, no i nie mógłbym tak poprawiać swoich umiejętności, jak mogę to robić tym droższym składem, do którego się przyzwyczajam i którym po prostu mogę osiągać coraz to lepsze rezultaty. Dlatego osobiście polecam nie sprzedawać całego swojego składu i inwestować w trakcie Black Friday, chociaż można to zrobić, bo jest to sposób, który gwarantuje Wam dosyć wysoki zarobek, jeżeli traficie w odpowiednie dno cenowe. Jednak ja, jako osoba, która woli podnosić swoje umiejętności grania, będę robił tak. Zostawiam sobie swój skład, który kosztuje około 2,5 miliona końców i będę tygodniowo zarabiał około tych 170 tysięcy końców, które prawdopodobnie będę inwestował nie już w swój skład, który jest dosyć dobry, ale będę inwestował w karty. Będę inwestował w karty 83-84, będę inwestował w informy, będę generalnie inwestował w wszystko, co może później się zwrócić dzięki SBC na Black Friday, bo zakładam, że dostaniemy SBC o jakiegoś gwarantowanego informa, może o nową ikonę, i wydaje mi się, że wszystkie te inwestycje, które poczynię, zwrócą mi się podczas Black Friday z dosyć dużą nawiązką i absolutnie nie muszę do tego sprzedawać całego składu. Wolę zainwestować w coś innego, co da mi również zwrot, może nie aż tak duży, ale dzięki temu tak naprawdę mam upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli jednocześnie mam dobry skład i jednocześnie mam coś, na czym zarabiam coinsy. Mi takie podejście podoba się najbardziej. Oczywiście Wy możecie zainwestować wszystkie coinsy zarówno w kart 83-84, sprzedać swój skład, możecie manipulować tymi wszystkimi swoimi, możecie żonglować tymi pomysłami, robić to, co dla Was, według Was jest najkorzystniejsze. Ja Wam mówię, co ja robię, żeby później nie było zdziwienia, i oczywiście rozliczę się z Wami z tego, co mi się udało zarobić, a co nie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał Wam się podobał. Przypominam, że na bieżąco na kanale będę publikował filmy odnośnie zarabiania, aczkolwiek temat Black Friday przerzucam już całkowicie na swoje media facebookowe, dlatego jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków zarabiania, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co będzie działo się podczas Black Friday, to już teraz zapraszam do dołączenia do mojej grupy na Facebooku Załoga Kinetyka oraz do lajkowania mojego fanpage'a. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się, na razie i piona!